Putin liczył, że Ukraina podda się po dwóch, trzech dniach od rozpoczęcia inwazji. Potem dzień zwycięstwa wyznaczono na 6 marca. Nic takiego się nie wydarzyło i się nie wydarzy. Jeżeli Putin będzie kontynuował plan zamordowania Ukrainy, to ta wojna potrwa miesiące i lata. I Putin ją ostatecznie przegra, bo przegrywa ją najbardziej naród rosyjski. Rosja nagle odcięta od świata i cofnięta w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Zachód musi pomagać Ukrainie w każdy możliwy sposób, który nie będzie jawnym otwarciem trzeciej wojny światowej. Musimy wysyłać tam broń. Coraz więcej broni, w tym także te wszystkie samoloty bojowe, z których Ukraińcy będą w stanie zrobić właściwy pożytek. Stany Zjednoczone są gotowe dostarczyć do Polski i do krajów regionu swoje myśliwce F-16. Ta debata, te decyzje nie mogą czekać dniami i tygodniami muszą być podjęte na już. Podobnie, na już muszą być podjęte decyzje w sprawie uregulowania praw i statusu uchodźców w Polsce. Ci ludzie chcą nie tylko w Polsce przeczekać wojnę. Chcą tutaj żyć, pracować, uczyć się. Muszą mieć prawo korzystania z naszej ochrony zdrowia. Specustawa, na którą czekamy, która ma być oby, dzisiaj zaakceptowana przez rząd, powinna jak najszybciej trafić do Sejmu. My deklarujemy Pełną chęć pracy nad tą ustawą, gotowość i wolę, bo te decyzje nie muszą czekać. To jest nasze zobowiązanie to jest obowiązek nas wszystkich wobec uchodźców, których jest już w Polsce milion, i z każdym dniem przebywają dziesiątki tysięcy kolejnych.